Krystian Dawid, jestem uczniem klasy patronackiej FAMUR o profilu operator oprawiarek skrawających. Brałem te klasy, ponieważ zawód operatora jest bardzo poszukiwany na rynku pracy. Nazywam się Jakub. Wybór szkoły średniej to było dla mnie nie lada wyzwanie. I w końcu natrafiłem na ofertę, która mnie zainteresowała. Był to właśnie operator oprawiarek skrawających w klasie patronackiej firmy FAMUR. Na zajęciach praktycznych uczymy się na oprawiarek akcence, programowania oraz uczymy się obsługi tych maszyn. Od pierwszej klasy realizujemy część zajęć u pracodawcy, który dysponuje nowoczesnym sprzętem i najwyższą technologią. Na początku była obawa i niepewność, ale pracownicy przyjęli nas bardzo serdecznie i wszyscy zaangażowani wprowadzają nas w techniki w zawodzie. Po skończeniu szkoły mam nadzieję, że staż w jednym ze światowych liderów w branży obróbczej umożliwi mi bardzo mocne wzbogacenie CV z grzeństwem moich przyszłych pracodawców. Jobs mają takie praktyczne, rzeczywiste warunki pracy u pracodawcy, ale też i takie edukacyjne podejście, które prezentuje nasza placówka, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego. Te treści, które są konieczne do realizacji podstawy programowej, do realizacji i przygotowania uczniów do egzaminów, realizujemy pod kierunkiem naszych nauczycieli w naszej placówce. Staramy się kształcić absolwentów potrafiających sprawnie dostosować swoją wiedzę i kompetencje do potrzeb konkretnego pracodawcy, a jednocześnie mając na uwadze zmiany zachodzące w gospodarce, chcemy, aby kształcenie zawodowe nie zamykało im drogi do dalszego rozwoju oraz przekwalifikowania. Od 3 lat z sukcesem współpracujemy z grupą FAMUR, oddziałem REMA w ramach patronatu nad uczniami. Blisko 60 naszych uczniów odbywa regularne zajęcia warsztatowe w halach produkcyjnych firmy REMA. Mają oni niepowtarzalną okazję poznać nowoczesne technologie wykorzystywane obecnie w przemyśle. Sprzęt dydaktyczny mamy też bardzo kompatybilny z tym, co jest u pracodawcy. Dodatkowo centrum jest instytucją produkującą przede wszystkim, więc realizujemy na ćwiczeniach. Natomiast u pracodawcy mają kontakt z produkcją. To daje takie wyobrażenie praktyczne, jak to w przyszłości u pracodawcy będzie wyglądała już praca przyszłych absolwentów. To chcę podkreślić, jest to robione w pełnej koordynacji między właśnie pracodawcą a jednostką szkolącą. Jeżeli chodzi o konkretne umiejętności, to obsługa maszyn CNC, tokarki, frezarki lub wytaczarki, obsługa maszyn konwencjonalnych, wykonywanie pracy zgodnie z dokumentacją technologiczną i konstrukcyjną, przede wszystkim dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi oraz sprzętu. Żyjemy w dobie dużej konkurencji zawodowej i mamy świadomość, że tylko dobrze przygotowany absolwent znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Aby osiągnąć ten model, niezmiernie ważne jest przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym. Zatem połączenie wiedzy wyniesionej ze szkoły i umiejętności zdobytych w zakładzie pracy wraz z poznaniem kultury organizacyjnej firmy daje przepis na sukces młodego człowieka we współczesnym świecie pracy. Współczesna szkoła branżowa musi nadążać za wymaganiami rynku pracy, za potrzebami gospodarki. Dlatego bardzo ważna jest dla nas współpraca z pracodawcami, z firmami, z zakładami pracy, które pokażą uczniom, jak wygląda naturalne środowisko pracy, w którym znajdą się po zakończeniu edukacji. Ponieważ chcemy, aby na rynku pracy byli absolwenci Zespołu Szkół Technicznych imieniem Wincentego Pola w Gorlicach, to zrodził się pomysł na utworzenie klasy patronackiej z firmą FAMUR SA. Taki sposób edukacji branżowej sprawdzał się również w przeszłości. Według mnie jest to najlepsze rozwiązanie, bo młodzi ludzie nabywają umiejętności w naturalnych warunkach, których w przyszłości podejmą pracę. Szukamy partnerów, którzy rozumieją, że edukacja zawodowa to wspólna sprawa państwa, samorządów, pracodawców i szkoły. Dla nas, jako nauczycieli i wychowawców, istotne jest to, jak ogromny wkład w proces wychowania młodych ludzi mają właśnie firmy i przedsiębiorstwa. Między innymi przez wpajanie uczniom takich wartości jak rzetelność, sumienność, pracowitość czy lojalność, ale również rozbudzanie w nich kreatywności i przedsiębiorczości. Decydując się na patronat nad klasą, wspieramy proces kształcenia. Uczniowie szkoły zawodowej pracują ze specjalistami FAMUR, nabierają zawodowego bycia, a my zyskujemy pracowników skrojonych na miarę. Objęcie patronatu i współpraca z Mikołowskim Zespołem Szkół Technicznych to przede wszystkim możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym młodzieży. To w perspektywie czasu przynosi nam grupę wyedukowanych absolwentów, którzy są zainteresowani pracą w naszej firmie i wyspecjalizowani w pracy w jej działach.
Zatrudniając absolwenta klasy patronackiej, mamy gwarancję zatrudnienia pracownika, który zna zakład, specyfikę pracy i zawodu. Absolwenci klas patronackich potrzebują zdecydowanie mniej czasu, aby przygotować się do pracy i wdrożyć do wykonywania zawodu. Mamy wpływ na ścieżki kariery uczniów oraz rozwój kadry przedsiębiorstwa, a przez to także rozwój regionalnego rynku pracy i realne obniżenie wskaźników bezrobocia. Pomoc młodym uczniom i wsparcie rynku pracy to element renomy przedsiębiorstwa. Największą korzyść znajdziemy jednak wewnątrz firmy, zyskujemy profesjonalną kadrę. Nie musimy martwić się o rekrutację, testowanie nowych pracowników czy tworzenie specjalnych kursów. Absolwenci klasy patronackiej wykształceni pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu znają już przedsiębiorstwo, jego zwyczaje, pracowników i stosowane maszyny.